Panie Prezydencie Republiki, szanowni członkowie rządu i korpusu dyplomatycznego, czcigodni przedstawiciele władz religijnych i cywilnych, wybitni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i świata kultury, panie i panowie. Serdecznie pozdrawiam. Wdzięczny panu prezydentowi za skierowane do mnie słowa. Cieszę się, że jestem tutaj, w tej pięknej, rozległej, rozkwitającej krainie, która obejmuje las trównikowy na północy, wysokie płaskowyże i zalesione sawanny w centrum i na południu, wzgórza, góry, wulkany i jeziora na wschodzie oraz wielkie wody na zachodzie, z wpadającą do oceanu rzeką Kongo. W waszym kraju, który w Wielkiej Afryce jest niczym kontynent, wydaje się, że cała Ziemia oddycha. I o ile geografia tych zielonych płuc jest tak bogata i zróżnicowana, o tyle ich historia nie była równie łaskawa. Nękana wojnami, Demokratyczna Republika Konga nadal cierpi wewnątrz swoich granic z powodu konfliktów i przymusowych migracji, a także doświadcza straszliwych form eksploatacji niegodnych człowieka i stworzenia. Ten ogromny, pełen życia kraj, ta membrana Afryki, dotknięta przemocą, niby ciosem w brzuch, od dawna wydaje się pozbawiona tchu. Jak wspomniał pan prezydent, często Kongo jest zapomniane. Zapomniane jej cierpienie. W czasie, gdy wy, Kongijczycy, walczycie o zachowanie waszej godności i integralności terytorialnej, przeciwstawiając się nikczemnym próbom rozczłonkowania kraju, przybywam do was w imię Jezusa, jako pielgrzym pojednania i pokoju. Bardzo pragnąłem tutaj przyjechać i wreszcie tu jestem, aby przynieść wam bliskość, czułość i pociechę całego Kościoła katolickiego. Chciałbym zwrócić się do was, posługując się obrazem, który dobrze symbolizuje pełne światło, piękno tej ziemi. Obrazem diamentu. Drogie kongijskie kobiety i drodzy mężczyźni, wasz krasz jest rzeczywiście diamentem stworzenia, ale wy wszyscy jesteście nieskończenie cenniejsi niż wszelkie dobro, które pochodzi z tej żyznej ziemi. Jestem tutaj, aby wziąć was w ramiona i przypomnieć wam, że wasza wartość jest nie do przecenienia, że Kościół i papież pokładają w was ufność, że wierzą w waszą przyszłość i w przyszłość, która jest w waszych rękach. Zasługujecie na to, aby wnieść w nią swoje dary inteligencji, przenikliwości i pracowitości, odwagi. Kongijscy bracia i siostry, przestańcie, powstańcie, weźcie w swoje ręce niczym najczystszy diament, to czym jesteście, waszą godność, wasze powołanie do strzeżenia w zgodzie i pokoju domu, który zamieszkujecie. Drodzy przyjaciele, diamenty, zazwyczaj rzadkie, tutaj znajdują się w obfitości. I jeśli to jest prawda dotycząca bogactw materialnych, ukrytych pod ziemią, to tym bardziej odnosi się ona do bogactw duchowych zawartych w sercach. I to właśnie biorąc swój początek w ludzkich sercach, pokój i rozwój są stale możliwe, ponieważ z Bożą pomocą ludzie zdolni są do sprawiedliwości i przebaczenia, do zgody i pojednania, do zaangażowania i wytrwałości, do wykorzystywania otrzymanych talentów. Zatem od początku mojej podróży pragnę apelować, niech każdy Kongijczyk czuje się wezwany do wypełnienia swojej roli.
Niech przemoc i nienawiść nie znajdują już miejsca w czyimkolwiek sercu, ani na czyikolwiek usta, ponieważ są to uczucia nieludzkie i niechrześcijańskie, które paraliżują rozwój i cofają nas do mrocznej przeszłości. Mówiąc o paraliżu rozwoju i przyszłości, powrocie do przeszłości, tragiczne jest to, że miejsca te, a także szerzej mówiąc, kontynent afrykański nadal cierpią z powodu różnych form wyzysku. Po kolonializmie politycznym rozpętał się równie zniewalający kolonializm gospodarczy. Z tego powodu ten kraj, potężnie plądrowany, nie jest w stanie wystarczająco korzystać ze swych ogromnych zasobów. Doszło do paradoksu, że owoce własnej ziemi czynią go obcym dla jego mieszkańców. Trucizna chciwości uczyniła jej diamenty skrwawionymi. To dramat, w obliczu którego świat, bardziej rozwinięty gospodarczo, często zamyka oczy, uszy i usta. Tymczasem kraj i ten kontynent zasługują na szacunek i wysłuchanie. Zasługują na przestrzeń i uwagę. Ręce precz od Demokratycznej Republiki Konga. Ręce precz od Afryki. Przestańcie dusić Afrykę. Nie jest to kopalnia, którą trzeba eksploatować, ani ziemia, którą należy plądrować. Niech Afryka sama kształtuje swój los. Niech świat pamięta o katastrofach popełnionych przez wieki na szkodę miejscowej ludności i nie zapomina o tym kraju i tym kontynencie. Niech Afryka, uśmiech i nadzieja świata, liczy się bardziej. Niech mówi się o niej więcej. Niech ma większe znaczenie i reprezentację na arenie międzynarodowej. Niech zostanie utorowana droga dla dyplomacji, człowieka dla człowieka, narodów dla narodów, w centrum której nie znajdzie się kontrola obszarów i zasobów, cele ekspansji i zwiększonych zysków, lecz szanse rozwoju dla człowieka. Patrząc na ten naród, można odnieść wrażenie, że wspólnota międzynarodowa niemal pogodziła się z pożerającą go przemocą. Nie możemy przyzwyczajać się do krwi, która płynie w tym kraju już od dziesięcioleci, zabierając miliony istnień przy nieświadomości wielu osób. Niech świat wie, co się tutaj dzieje. Niech trwające procesy pokojowe, do których zachęcam ze wszystkich sił, będą popierane faktami, a zobowiązania dotrzymane. Dzięki Bogu nie brakuje tych, którzy przyczyniają się do dobra lokalnej ludności i do prawdziwego rozwoju poprzez skuteczne projekty, niedoraźne pomaganie, ale plany mające na celu integralny rozwój. Wyrażam wdzięczność tym krajom i organizacjom, które udzielają znacznej pomocy w tym zakresie, pomagając w walce z ubóstwem i chorobami, stojąc na straży praworządności, promując poszanowanie praw człowieka. Wyrażam nadzieję, że nadal będą mogły pełnić tę szlachetną rolę w pełni i odważnie. Powróćmy do obrazu diamentu. Po obróbce piękno nadaje mu również jego kształt, na który składa się wiele harmonijnie ułożonych facet. Również ten kraj, ozdobiony typowym dla siebie pluralizmem, ma charakter wielowymiarowy. Jest to bogactwo, które należy pielęgnować, unikając popadania w trybalizm i przeciwstawanie jednym drugim. Uporczywe opowiadanie się za własną grupą etniczną lub interesami partykularnymi, podsycające spirale nienawiści i przemocy, działają na szkodę wszystkich, ponieważ blokuje niezbędną chemię całości. Mówiąc o chemii, ciekawostką jest, że diamenty składają się z prostych atomów węgla, które jednak powiązane ze sobą w odmienny sposób tworzą grafit. W praktyce różnica między jednością diamentu a ciemnością grafitu daje sposób ułożenia poszczególnych atomów sieci krystalicznej.
Odwołując się do tej metafory, problemem nie jest natura ludzi czy grup etnicznych i społecznych, ale sposób, w jaki ludzie postanawiają być razem. Chęć lub niechęć do zjednoczenia się, pojednania i rozpoczęcia od nowa wyznaczają różnicę między ciemnością konfliktu a jasną przyszłością pokoju i dobrobytu. Drodzy przyjaciele, nasz Ojciec w niebie chce, abyśmy umieli akceptować siebie nawzajem jako braci i siostry należących do jednej rodziny i działać na rzecz przyszłości wspólnej z innymi, a nie przeciwko innym. Bintu bantu. Tak więc bardzo skutecznie jedno z waszych przysłów przypomina nam, że prawdziwym bogactwem są ludzie i dobre relacje z nimi. W szczególny sposób religie są dziedzictwem mądrości. Są wezwane, by się do tego przyczynić w codziennym wysiłku wyrzekania się wszelkiej agresji, prozelityzmu i przymusu środków niegodnych ludzkiej wolności. W takich sytuacji, gdy ludzie ulegają deprawacji, narzucając siebie, polując na wyznawców bezkrytycznie, podstępem lub siłą, gdy plądrują sumienia innych i odwracają się od prawdziwego Boga, bo nie zapominajmy, gdzie jest Duch Pański, tam wolność. W wysiłkach na rzecz budowania przyszłości z pokoju i braterstwa istotną rolę odgrywają również członkowie społeczeństwa obywatelskiego, spośród których część jest tu obecna. Często dawali dowody, że umieją przeciwstawiać się niesprawiedliwości i degradacji za cenę wielkich poświęceń, aby bronić praw człowieka, potrzeby solidnej edukacji dla wszystkich i bardziej godnego życia dla każdego. Serdecznie dziękuję kobietom i mężczyznom, a zwłaszcza młodzieży tego kraju, która w dużym stopniu cierpiała z tego powodu i składam im hołd. Diament w swojej przezroczystości wspaniale załamuje one otrzymane wcześniejsze światło. Wielu z was jaśnieje za sprawą roli, jaką pełni. Ci, którzy sprawują funkcje obywatelskie i rządowe, są zarazem wezwani do działania z krystaliczną czystością, przeżywając otrzymany urząd jako środek, aby służyć społeczeństwu. Rzeczywiście władza ma sens tylko wtedy, gdy staje się służbą. Jakże ważne jest, aby działać w tym duchu, unikając postawy autorytarnej, pogoni za łatwymi korzyściami i chciwości pieniądza, które apostoł Paweł nazywa korzeniem wszelkiego zła, a jednocześnie popierać wolne i przejrzyste, wiarygodne wybory i jeszcze bardziej poszerzać uczestnictwo kobiet, młodzieży i grup marginalizowanych w procesach pokojowych, szukać wspólnego dobra i bezpieczeństwa narodu, a nie interesów osobistych czy grupowych, wzmocnić obecność państwa w każdej części terytorium, zatroszczyć się o licznych przesiedleńców i uchodźców. Nie możemy pozwolić, by manipulowali nami lub kupowali nas ci, którzy chcą utrzymywać kraj w przemocy, wykorzystywać go i zawierać haniebne umowy. To przynosi jedynie dyskredytację i wstyd, a także śmierć i nieszczęście. Dobrze jest natomiast zbliżyć się do ludzi, uświadomić sobie, w jaki sposób żyją. Ludzie nabierają ufności, gdy żyją, gdy czują, że ci, którzy nimi rządzą, są naprawdę blisko nich, nie z kalkulacji, czy żeby się pokazać, ale aby żyć. Tym, co często przesłania w społeczeństwie światło dobra, są mroki niesprawiedliwości i korupcji. Już przed wiekami urodzony na tym kontynencie święty Augustyn pytał: wyzute ze sprawiedliwości państwo, czyż nie jest bandą rozbójniczą? Bóg jest po stronie tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Mateusz rozdział 5, werset 6.
Nie możemy ustawać w promowaniu prawa i sprawiedliwości w każdym obszarze, sprzeciwiając się bezkarności oraz manipulowaniu prawem i informacjami. Diament wydobyty z ziemi jest autentyczny, lecz nieoszlifowany, wymagający obróbki. Dlatego nawet najcenniejszym diamentem kongijskim ziemi, jakimi są dzieci tego narodu, należy zapewnić solidne możliwości edukacyjne, pozwalające im w pełni wykorzystywać posiadane wspaniałe talenty. Edukacja ma znaczenie fundamentalne. Jest to droga do przyszłości, droga, którą należy obrać, aby osiągnąć pełną wolność tego kraju i kontynentu afrykańskiego. Istnieje pilna potrzeba inwestowania w tę edukację, przygotowanie społeczeństw, które umocnią się tylko wówczas, gdy będą dobrze wykształcone, staną się autonomiczne jedynie wtedy, gdy będą w pełni świadome swojego potencjału i zdolne do jego odpowiedzialnego i wytrwałego rozwijania. Tymczasem bardzo wiele dzieci nie chodzi do szkoły. Ileż z nich, zamiast otrzymać godne wykształcenie, jest wykorzystywanych? Zbyt wiele z nich umiera, poddanych niewolniczej pracy w kopalniach. Nie należy szczędzić wysiłków, aby ujawnić plagę pracy dzieci i aby położyć jej kres. Ileż to dziewcząt jest usuwanych na margines, a ich godność gwałcona. Dzieci, dziewczęta, młodzież to nadzieja. Nie pozwólmy, by ją usuwano. Nie pielęgnujmy ją, ale pielęgnujmy ją z pasją. Diament, dar ziemi, przypomina o opiece nad stworzeniem, o ochronie środowiska. Położona w sercu Afryki Demokratyczna Republika Konga zawiera w sobie jedno z największych na świecie zielonych płuc, które trzeba chronić. Podobnie jak w przypadku pokoju i rozwoju, również w tej dziedzinie ważna jest szeroka i owocna współpraca, umożliwiająca skuteczną interwencję, bez narzucania zewnętrznych modeli, które są bardziej przydatne dla tych, którzy pomagają, niż dla tych, którym się pomaga. Wielu żądało od Afryki zaangażowania i zaoferowało pomoc w walce ze zmianami klimatycznymi i koronawirusem. Są to z pewnością szanse, które należy wykorzystać. Jednakże przede wszystkim potrzebne są modele zdrowotne i społeczne, które odpowiadają nie tylko na pilne potrzeby chwili, ale przyczynią się do rzeczywistego rozwoju społecznego. Solidne struktury oraz uczciwy i kompetentny personel, aby przezwyciężyć poważne problemy, które blokują rozwój w zarodku, takie jak głód i malaria. Wreszcie diament jest minerałem pochodzenia naturalnego o najwyższej twardości. Jego odporność na środki chemiczne jest bardzo wysoka. Nieustanne powtarzanie się agresywnych ataków i wiele sytuacji niedostatku mogłyby osłabić wytrzymałość Kongolańczyków, podkopać hart ducha, doprowadzić ich do zniechęcenia i zamknięcia się w rezygnacji, ale w imię Chrystusa, który jest Bogiem nadziei, Bogiem wielkiej szansy, który zawsze daje siłę, by zacząć od nowa, w imię godności i wartości najcenniejszych diamentów tej pięknej ziemi, którymi są jej obywatele, pragnę zachęcić wszystkich do odważnej i integracyjnej odnowy społecznej. Domaga się tego wspaniała, ale zraniona historia kraju. Błagają o to zwłaszcza młodzi i dzieci. Jestem z wami i towarzyszę modlitwą i bliskością każdemu wysiłkowi na rzecz pokoju, harmonijnej i pomyślnej przyszłości tego wspaniałego kraju. Niech Bóg błogosławi cały naród kongijski.